pełna spiżarnia. Wstawaj, śpiochu! Słońce już dawno wstało! Wołała mama. A Rudzia, słysząc to, tylko głowę przykryła poduszką i pisnęła. Jeszcze 5 minut, proszę! No tak, wczorajszą noc miałaś przecież pełną wrażeń. Dobrze, jeszcze 5 minut. Ale potem wstawaj z łóżka, bo szkoda tak pięknego dnia. Odpowiedziała mama. Zwłaszcza, że tatuś obiecał zabrać cię dzisiaj na skraj lasu, gdzie rosną leszczyny. Słysząc to, Rudzia sama wyskoczyła z łóżka, umyła się prędziutko i była gotowa do marszu. Nie tak prędko, młoda damo! Śmiała się mama. Jeszcze musisz przecież zjeść śniadanie i dopiero wtedy możesz wyruszyć na spacer. Rudzi 2 razy nie trzeba było powtarzać. Pałaszowała śniadanie i przysłuchiwała się, jak tatuś śpiewa, czekając na nią. Tak, tak, musicie wiedzieć, że tatuś Rudzi należał do leśnego chóru. Bardzo lubił śpiewać. Wprawdzie inne wiewiórki naśmiewały się z niego, ale on sobie nic z tego nie robił i śpiewał na całe gardło. Nie minęło 10 minut i już Rudzia była gotowa do wycieczki. Teraz wcale się nie bała. Po pierwsze był dzień, a po drugie była przecież z tatą. Tatuś pokazywał jej wiele ciekawych rzeczy i cierpliwie odpowiadał na pytania córeczki. Nagle jakiś cień pojawił się nad ich głowami. Wiewiórka Rudzia wystraszyła się nieco, ale spojrzawszy w górę zobaczyła swoją przyjaciółkę. To Jaskółka Igraszka krążyła nad nimi. Kiwit, kiwit, witam i o zdrowie pytam. Zaśmiała się. Widzę, droga Rudziu, że znowu wybrałaś się na spacer do lasu. Kiwit, kiwit. Tak, ale tym razem nie sama. Tatuś jest moim przewodnikiem i wiesz co? Dowiedziałam się wielu ciekawych rzeczy. Odparła również śmiejąc się Rudzia. Może się do nas przyłączysz, Igraszko? Właśnie idziemy na skraj lasu, gdzie rosną leszczyny. Zaproponował tata. Kiwit, kiwit, bardzo chętnie! Pisnęła radośnie Jaskółka. I tak we troje odbywali wycieczkę po lesie. Tata pokazywał córce i jej przyjaciółce smakołyki, które są głównym pożywieniem wiewiórek. Rudzia kosztowała jagody, grzyby, pączki liści, a nawet korę. Zaś na deser tata dał jej spróbować orzeszek. Wszystko bardzo jej smakowało. Niestety tatuś nie pozwolił jej najeść się do syta, gdyż była jeszcze mała i jej głównym pożywieniem było mleko. Ale niedługo miało się to zmienić. Słuchajcie, moje skarby. Od jutra zaczynamy gromadzić zapasy na zimę. Oznajmił poważnie tata. To ciężka praca, ale bezwzględnie potrzebna. Bez zgromadzonego jedzenia nie przetrwamy zimy. Zima? A co to takiego? Kiwit? O, to jest coś strasznego. My, jaskółki, nie lubimy zimy, dlatego odlatujemy do ciepłych krajów. Kiwit, kiwit! Wiele ptaków opuszcza późną jesienią nasz las i udaje się do ciepłych krajów. My, wiewiórki, zostajemy na zimę, ale żeby ją przetrwać, gromadzimy zapasy. Tłumaczył cierpliwie tata. Ale ja cały czas nie rozumiem, co to jest ta zima i dlaczego musimy tak ciężko pracować i gromadzić jedzenie. Nie możemy także pofrunąć do ciepłych krajów? Zapytała Rudzia. W drodze powrotnej do domu tatuś opowiadał o zimie. O zabawie śnieżkami, lepieniu bałwana, ciepłej dziupli i zaopatrzonej w smakołyki spiżarni. Nie zapomniał opowiedzieć także o Mikołaju rozdającym prezenty, śpiewaniu kolęd i pierwszej gwiazdce w noc wigilijną. Tata tak pięknie opowiadał o zimie, że nawet Igraszka zastanawiała się, czy by nie zostać na zimę w lesie.
miło i przyjemnie minęła im droga powrotna do domu. A tam na wszystkich czekała już mamusia z gorącym mlekiem. Nawet Jaskółka została ugoszczona. Później Rudzia oprowadziła swoją przyjaciółkę po dziupli. Igraszka była zachwycona. W końcu nie każda Jaskółka ma możliwość wejścia do domu wiewiórek. Następnego dnia Łupinka wstała bardzo wcześnie rano. Dziś wielki dzień. Cała rodzina rozpoczynała zbieranie zapasów na zimę. Najpierw razem z tatą i oczywiście Jaskółką i Graszką rozpoczęli zbieranie grzybów. Każdy dostał wiklinowy koszyk, do którego miał zbierać smakołyki. Kosze pełne grzybów były przez Igraszkę transportowane do dziupli, gdzie mama je czyściła i nawlekała na nitkę, by się ususzyły. Pogoda była piękna. Jesienne słońce ładnie świeciło. Początkowo Rudzia i Igraszka nieźle się bawiły przy zbieraniu grzybów, ale później znudziło je to zajęcie i najchętniej poleżałyby na mchu pod krzaczkiem. Widząc to, tatuś zarządził krótki odpoczynek, podczas którego pochwalił je obie, że tak pilnie pracują i wzajemnie sobie pomagają. Rudziu, cieszę się, że masz taką serdeczną przyjaciółkę. Prawdziwy przyjaciel jest cennym skarbem, powiedział tatuś. Dziewczynki, koniec przerwy. Wracamy do pracy, bo zdaje mi się, że zima w tym roku szybciej do nas przyjdzie. Słysząc to, Rudzia i Igraszka ze zdwojoną siłą wzięły się do pracy. Dni płynęły, a obie przyjaciółki pracowały jak przysłowiowe mróweczki. Spiżarnia coraz bardziej wypełniała się zapasami na zimę, suszonymi grzybami, szyszkami, nasionkami, żołędziami i orzechami. Dzięki Bogu, koniec pracy. Udało nam się bardzo szybko zgromadzić zapasy na zimę. Jak to się stało, że mamy ich 2 razy więcej niż w zeszłym roku? Dziwiła się mamusia. Jak to nie wiesz? Śmiała się Rudzia. Przecież wszyscy razem pilnie pracowaliśmy. A poza tym moja przyjaciółka Igraszka też nam pomagała. Niemniej cieszę się, że to koniec pracy. Strasznie jestem zmęczony. To mówiąc, tatuś zaczął nucić piosenkę. Czasem i mamusia dołączyła się do śpiewu. Rudzia z Igraszką wychyliły główki z dziupli. Podziwiały zachodzące słońce i wsłuchiwały się w piękną melodię śpiewaną przez rodziców. Teraz, z pełną spiżarnią, wiewiórcza rodzina ze spokojem oczekiwała nadejścia chłodniejszych dni.